Cześć, zgodnie z obietnicą film jak mi idzie trening Norbitreku. Dostałem pytanie, jak ćwiczenie na tym wpływa na kręgosłup, czy pojawiają się bóle. Więc na to chciałbym na początku odpowiedzieć, a później powiem wam jeszcze inne moje ciekawe spostrzeżenia na temat treningu Norbitreku. Więc tak, ćwiczę około tygodnia, półtora, prawie codziennie, nie będę tutaj ściemniał, że codziennie, ale prawie codziennie i ćwiczę 20 minut max. Więc tak, nie mam żadnych bólów kręgosłupa, ale też powiem szczerze, że jakoś super ekstremalnie ćwiczę na tym urządzeniu. I tutaj moje pierwsze spostrzeżenie jest takie. Najbardziej tak naturalnie wydaje się na Norbitreku ćwiczyć, tak jak w tej chwili się poruszam, czyli ręce z nogami. Ale występuje tutaj dosyć duży skręt, zobaczcie, tułowia, tak? Jak zrobię wolniej, widać, że skręcam tułów. Przy dyskopaty na pewno odcinka lędźwiowego, to przynajmniej na samym początku w treningu będzie niepożądane. Więc tutaj bym polecał ćwiczenie tutaj statycznie, trzymam rogi i spokojnie. I teraz tak, nie blokuję tutaj tymi rękami na siłę tej ewentualnego ruchu w górze ciała. Natomiast spokojnie sobie tutaj jadę, tak, luźno. I teraz zobaczcie, nie ma tutaj takiego skrętu tułowia, pracuję sobie naturalnie, tak jakbym sobie szedł, prawda? Tutaj, a jednak przy tym jak się już tutaj trzymam, zobaczcie, chcę się wyciągnąć, to jest może mała, tak, ale jednak jest rotacja. Więc jeśli chodzi o kręgosłup, to na samym początku na pewno tydzień, dwa, może nawet trzy tygodnie treningu, bo tutaj przy dyskopatii się nie ma co śpieszyć, wszystko powoli, krok po kroku. To tak jest najbezpieczniej i taki trening daje najlepsze efekty. Tutaj trzymam sobie za rogi i sobie spokojnie idę. Więc to jeśli chodzi o dyskopatię, czyli jest wszystko jak najbardziej w porządku. Teraz tak, wracając do boksu, tak, czyli ten ruch, nie wiem czy to będzie widać, ale ten ruch jest podobny jak do biegu albo skipu bokserskiego, jak to woli nazwać. I mamy tutaj tak, podnoszę nogę i ręka idzie do przodu i to samo z drugiej strony jest jak przy biegu bokserskim. Więc tutaj jak najbardziej do boksu można sobie to użyć jako ćwiczenie koordynacyjne i tutaj sama maszyna nam pomaga. Jest to dosyć prosty ruch. Tylko trzeba pamiętać jednej rzeczy, że jak już chciałbym tak trochę sobie delikatnie takie ćwiczonko przygotowawcze zrobić, to trzeba pamiętać, nie wiem czy mi się uda, ale żeby ramiona nie były przykurczone przy pracy. Tak, no tutaj maszyna dosyć dobrze za mnie robi tą pracę, ale mu trzeba prostować ręce w łokciach. Nie mówię, że w 100%, ale jest różnica między tym, jak wyprostuję tak rękę, a tak, prawda? Więc tego ruchu unikam, krótkiego. Tak samo jak przy biegu bokserskim, staram się, żeby ręce w łokciach wyprostować. Prawie maksymalnie. Ok? Więc jeśli chodzi o aspekt boksu, to tutaj ja z przyzwyczajenia trzymam na tych kurkach ręce. Tak? Sprawdza do biegu bokserskiego bardziej wypadałoby zrobić tak. Nie czepiając się już szczegółów, no ale to jest mało istotna sprawa. Na pewno na maszynie się można zmęczyć, można dobrze sobie poćwiczyć. Wiadomo, nie zastąpi to w 100% biegania czy innych aktywności, ale na pewno w takim okresie jak teraz, jesienno-zimowym, wygodniej i jakby w pewnym sensie przyjemniej jest wsiąść sobie w domu na maszynę i poćwiczyć i poruszać się, niż gdzieś tam latać po mieście, zważywszy, że wiadomo, że są teraz zabiegani, wszyscy nam to są na takie rzeczy. Więc to jeśli chodzi o aspekt
bokserski, oczywiście kardio na tym można zrobić. Dosyć dobry, ja tutaj z dwa dni temu wziąłem sobie, odpaliłem pulsometr na klatkę, tak, więc spokojnie tętno 160 zrobiłem. Nie walczyłem o jakieś maksymalne tętno, ale myślę, że 160 się na tej maszynie w miarę wygodnie można zrobić, a myślę, że spokojnie i więcej. No to jest wystarczające jak na trening domowy, to myślę, że aż nadto. A no i ciekawostka. Tutaj mam swój pulsometr, tak, z opaską. A tutaj jest te klasyczne, które są we wszystkich bitrekach, taki nadgarstkowy pulsometr. No i porównywałem mniej więcej wyniki, czy to, co tutaj pokazuje maszyna, w ogóle się zgadza. Generalnie wynik jest taki. Maszyna powoli, jak złapiemy, tak, to bardzo powoli, trzeba poczekać, zanim pokaże nam faktyczne tętno, i podczas treningu, kiedy ręce nam się trochę spocą i troszkę zaczynają się pracować, to ma tendencję do tego, że nam zaniża tętno. Tutaj na przykład załóżmy tętno stałe jest tam 115-120, tutaj rybitek pokazuje, to jest powiedzmy 118, bo to jest różnica tam, więcej 3 punktów w momencie, kiedy pokazuje prawidłowo, ale w stałym treningu trochę nam tak zacznie spadać. Tutaj czujemy, że jesteśmy spoceni, oddech przyspieszony, maszyna nam pokazuje, że mamy zamiast powiedzmy tych 120, na przykład 105. Tym się nie należy przejmować, wystarczy sobie przetrzeć ręce, jeszcze raz złapać i za chwilę tętno nam pójdzie tak, jak jest do góry właściwe. Więc to mniej więcej orientacyjne, ale tu jak zrobicie wysokie tętno, jak będzie wam to potrzebne, to spokojnie będzie wszystko widać. Także nie ma tu najmniejszego problemu. Teraz trochę przyspieszę, bo tutaj sobie wrzuciłem program. Tak. Zobaczcie, nie wiem, czy to słychać, ale maszyna cicho pracuje, a ja swoje ważę. Ważę ponad 100. Tutaj pracuję i maszyna stabilnie się rusza. Ja mogę jeszcze troszkę przyspieszyć. Tak. Tu jak widzicie, maszyna utrzymuje moje tempo, nie rzuca nią, jest stabilnie i jest też cicha. Rozstaw tych, nie wiem jak to nazwać, nie wiem, stopek czy tam tych szyn, no to mnie akurat osobiście pasuje, bo w moim przypadku to jest mniej więcej szerokość moich barków, czyli tak jakbym naturalnie biegał. Jest pod tym względem fajnie. No i ostatnia rzecz, którą chciałem wam powiedzieć, to jest czy schudłem. Okej, no minął tak naprawdę tydzień od ostatniego filmu. Wcześniej tam troszkę też ćwiczyłem, ale nie jakoś bardzo regularnie. Więc na to pytanie chciałbym odpowiedzieć za tydzień, dwa, może nawet 3 tygodnie. Chyba że ewentualnie będę miał tam rzucał krótkie filmiki w stylu, że tam nie wiem, pół kilo schudłem. Ale więc na to pytanie nie mogę ci odpowiedzieć, dlatego że za krótko ćwiczyłem. Dobra. To jest tyle. Do zobaczenia. Dziękuję. Jakby jakieś pytania się pojawiały, to proszę w komentarzach. Pozdrawiam. Cześć.